Niepowtarzalne miejsce na Mazowszu, tak możemy powiedzieć o gminie Nieporęb. Jest jedyną w swoim rodzaju enklawą na Mazowszu z doskonałymi warunkami do wypoczynku i rekreacji. Nieporęb położony jest w Kotlinie Warszawskiej na południowym brzegu Jeziora Zegrzyńskiego. Ziemie leżące przy historycznym szlaku kupieckim wiodącym z Warszawy przez półtusk na Litwę mogą poszczycić się wielowiekową tradycją i przepięknymi krajobrazami. Nie mamy wątpliwości, że krajobraz naszej gminy jest naprawdę urzekający. Swoje piękno zawdzięcza przede wszystkim Jezioru Zegrzyńskiemu, powstałemu w 40-kilometrowej długości rozlewisk rzek Narwi i Bugu. Ważny element urokliwego krajobrazu stanowią także rezerwaty leśne, zwłaszcza w obrębie Puszczy Słupeckiej. Tereny gminy o każdej porze roku mogą stać się miejscem wypoczynku i ucieczką od zgiełku miasta. Od końca wiosny do późnej jesieni goszczą tutaj amatorzy wędkowania, żeglarstwa, windsurfingu, kitesurfingu, wioślarstwa, kajakarstwa i sportów motorowodnych. Zimą rozgrywane są zawody bojerowe. Kanał Żerański, przepływający przez gminę Nieporęb, przez większą część roku tętni życiem. W ostatnich latach ten popularny niegdyś szlak wodny, łączący Warszawę z Jeziorem Zegrzyńskim, ponownie wykorzystywany jest przez armatorów statków turystycznych i tramwajów wodnych. Szlak ten popularny jest wśród kajakarzy i wioślarzy. Wzdłuż kanału prowadzi ścieżka rowerowa, prowadząca nad Jezioro Zegrzyńskie. To bardzo popularny szlak wśród wielbicieli turystyki rowerowej. W Stanisławowie I możemy skręcić do nowo wybudowanego akwaparku Fala, który oferuje warunki do rekreacji i odnowy biologicznej. W Nieporęcie skorzystać możemy z wyremontowanej przez gminę kładki, dostosowanej obecnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wygodne pochylnie zapewniają bezpieczny przejazd. Na konstrukcji kładki nad taflą wody zamontowane zostały znaki żeglugi śródlądowej. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych. Dzika plaża została ujęta jako jeden z przystanków na odtwarzanym historycznym szlaku wodnym króla Stefana Batorego z udziałem mola jako przystani. To doskonałe miejsce do rodzinnych spacerów i rekreacji nad wodą zarówno dla mieszkańców gminy, jak i odwiedzających nas gości. Powstały ścieżki spacerowe, oświetlenie, plac zabaw z kolorowymi zestawami sprawnościowymi, siłownia na świeżym powietrzu. Sama plaża została powiększona poprzez dosypanie piasku. Warto wspomnieć, że kąpielisko przy dzikiej plaży w Nieporęcie, jako jedyne w powiecie i jedno z 7 na Mazowszu, nad bezpiecznym korzystaniem z niego czuwają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W sierpniu 2010 roku gmina Nieporęb została finalistą ogólnopolskiego konkursu Modernizacja roku 2009 za rewitalizację części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego pod nazwą Dzika Plaża w Nieporęcie. Jury konkursu doceniło warunki stworzone w tym miejscu dla wypoczynku i rekreacji. Prawie 20-hektarowy kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy Nieporęb Pilawa ma dla gminy Nieporęb ogromne znaczenie z uwagi na jego turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowy charakter. Podobnie jak Dzika Plaża, po przeprowadzonej z sukcesem rewitalizacji, może przy wykorzystaniu środków unijnych stać się wizytówką turystyczną gminy i Mazowsza. Kompleks upodobali sobie szczególnie żeglarze, choć malowniczy teren z wypożyczalnią łódek sportowych i kajaków, szkółką windsurfingową z wypożyczalnią sprzętu, park linowy oraz punkty gastronomiczne zachęcają do odwiedzin zarówno osoby spragnione aktywnego wypoczynku, jak i wielbicieli rodzinnych pikników. Gmina zakupiła nowe pomosty do cumowania jachtów, system parkingowy oraz wyremontowała obiekty. To tu organizowane jest coroczne święto gminy, a także gminne regaty Nieporęckie Żagle. W planach jest kompleksowe zagospodarowanie tego terenu w oparciu o unijne środki z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań, stwarzające nowoczesne i ekologiczne miejsce do wypoczynku.